Pierwszy dom handlowy w Rybniku jeszcze w tym roku zostanie zrównany z ziemią. Taką informację podał wczoraj przedstawiciel inwestora, który w zeszłym roku wykupił zarówno dom handlowy Domus, jak i teren wokół niego. Emocje związane z tą metamorfozą nie maleją, a mieszkańcy nadal nie ukrywają, że inwestor jest w mieście niemile widziany. Co ciekawe, podczas spotkania można było odnieść wrażenie, że również przedstawiciele tutejszego magistratu z inwestycji przy Domusie nie są szczególnie zadowoleni. W Rybnickim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli inwestora z władzami miasta i mieszkańcami dzielnicy Smolna. Przypomnijmy, kiedy przed laty pojawił się pomysł sprzedania terenu wokół Domusa, mieszkańcy protestowali w obronie parku i rosnących tutaj drzew. Ich protesty na nic się zdały, a obiekt i tak został sprzedany. Inwestycja będzie składała się z trzech budynków. Budynku mieszkaniowego, w którym przebudujemy do 60 mieszkań, i dwóch budynków usługowo-komercyjnych. Te dwa budynki usługowo-komercyjne będą realizowane w tym samym czasie, co budynek mieszkaniowy. Mieszkańców najbardziej interesowało jednak zagospodarowanie terenów wokół budynków handlowych. Domagali się m.in., by ocalono jak największą ilość rosnących w pobliskim parku drzew. Dla mnie najważniejsze to są dwie. Odsunąć budynek dalej od naszego istniejącego, żebyśmy nie mieli ściany dosłownie przed oknem. Ten, nie wiem, on był krótszy przed tym w koncepcji. Teraz dochodzi do samego naszego budynku. I druga rzecz, maksymalnie oszczędzić istniejący drzewostan, który jest. Bardzo o to prosimy. Teraz klamka zapadła, a nam pozostaje tylko prosić inwestora o uwzględnienie naszych propozycji, mówił radny Franciszek Kurpanik i organizator protestu mieszkańców w obronie parku Tomasz Szaboń. I spotykamy się tu dzisiaj jakby już po fakcie. Teren został sprzedany, przeciwko temu protestowaliśmy prawie 2 lata i pretensji o to nie możemy mieć do inwestora, który tutaj siedzi, a możemy mieć do poprzedniej władzy, tak? Czyli do pana prezydenta Fudalego, do Śmigalskiego oraz do innych osób, które zasiadały w komisji przetargowej i sprzedały ten teren. Żeby uwzględnili nasze ewentualne prośby i uwagi. No taka jest prawda. My dzisiaj nie możemy żądać, my możemy prosić. Napięta atmosfera była wyczuwalna już od początku spotkania, a mieszkańcy wytykali błędy przedstawicielom inwestora. Inwestor całkowicie pominął kwestię aktualnego zagospodarowania tego terenu. Także też sugerowaliśmy, żeby pozostawić część drzewostanu, wkomponować w to, co jest, nowe budynki, zostawiając część drzewostanu i spróbować to zrobić w taki sposób, żeby ocalić część drzew, które tam naprawdę są bardzo cenne. Tak? Co ciekawe, napięcie panowało też na linii inwestor-przedstawiciele Urzędu Miasta. Prezydent Masłowski powiedział wprost, że w mieście marketów jest pod dostatkiem, po czym szybko oddał głos pełnomocnikowi prezydenta do spraw inwestycji Wojciechowi Studentowi, a ten zwrócił uwagę na pewne nieprawidłowości w dokumentacji złożonej przez inwestora. Pani wyborczyni mówiła o tym, że nie chcemy w mieście więcej marketów. Jestem w dosyć niezręcznej sytuacji, bo na chwilę obecną jest tak, że to jest grunt prywatny, inwestor ma swoje decyzje dotyczące tego, co tam powstanie. Dlatego chcemy to zrobić w jak najbardziej otwartym dialogu. Dokumentacja odbiega od prezentowanej koncepcji. Nie wiem, czy to jest pierwszy etap, czy jeden z trzech, ale powiedzmy na pewno jest to jakaś część tej inwestycji. Dotyczy obiektu handlowego bez funkcji mieszkalnej. Nie widzę tutaj legendy i opisu, ale sądzę, że te zielone kropki to są drzewa projektowane, jak się domyślam. Póki co do porozumienia na linii mieszkańcy dzielnicy Smolna inwestor nie doszło. Planowane jest kolejne spotkanie.